dzień dobry, witam serdecznie. Takie okoliczności, trzeba być przygotowanym na wyścig. Na poważnie, to już przechodzimy do rzeczy ważnych i istotnych. Czekajcie, założę słuchawki, żeby się połączyć z bazą. Halo, halo, Jarku. Siemanko wszystkim. Siemanko, siemanko. Już tutaj patrzymy, co się dzieje powoli. 15 minut do startu rundy. Jeżeli wszystko jest ok z dźwiękiem i ogólnie sytuacją, to dajcie znać, czy dobrze słychać, czy kiepsko słychać, jak wygląda życie live streamowe. A my przy okazji zrobimy wam tutaj małe wprowadzenie, bo dzisiaj druga runda wyścigów ligi zorganizowanej przez Forza Motorsport Polska. Ligi Forza Motorsport, może na zaskoczenie. Dzisiaj ścigamy się na torze Kialami. No i zrobimy wam tutaj z Jarkiem mały wstęp do toru, żebyście wiedzieli, co to za miejsce. Ostatnio nie było okazji się przygotować jakoś tak mocniej. Podeszliśmy do tego takie strony mocno cloud gamingowej, bo ja oczywiście będę grał jako 100% cloud gamer w xCloudzie, więc będziecie mieli okazję popatrzeć, jak to wygląda od strony grania w chmurze w turnieju czy w lidze. Także ja gram w chmurze, Jarek dla odmiany gra na konsoli na kierownicy. Także, a ja gram padem oczywiście, bo w cloudzie jeszcze takiej możliwości grania kierownicą nie ma. No i co, mamy przed nami kilka minut, to może sobie zaczniemy kilka z krótkich słów o torze Kialami. No i tak, tor otwarty w 1961 roku, oczywiście w Republice Południowej Afryki, niedaleko Johannesburga. Nazwa Kialami w języku Zulu oznacza mój dom. Tak, tor, na którym będziemy się dzisiaj ścigać, ma 4,5 km długości. W sumie posiada 16 zakrętów, z czego 6 to prawych, 10 lewych zakrętów. Dokładnie tak. Tor był oczywiście kilka razy przebudowany w swojej burzliwej historii. Większa przebudowa miała miejsce w roku 1990. No i na tamtej Nitrze podczas kwalifikacji w Grand Prix Formuły 1 Nigel Mansell wykręcił czas 1:17.578. Także zobaczycie, jakie będziemy kręcili czasy. A po zmianie władz toru w 2015 roku został on przebudowany do tego stanu, na którym my dzisiaj będziemy się ścigali. A aktualny rekord to Porsche 911 GT3, który wykręcił Matt Campbell. Minuta 42. To jest najwyższa klasa, która w tym momencie ściga się na tym torze. A no właśnie. A to dlatego, że Formuła 1 zakończyła swoją przygodę z Kielami w 1993 roku. Co prawda w 2022 była próba dogadania się, była szansa na powrót. I tutaj niestety albo stety, bo ja osobiście bym raczej był na całe szczęście, że się nie udało, bo miała zastąpić ta runda wyścig Grand Prix Belgii na torze Spa. Także super, że się nie udało, dojść do porozumienia. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Także na ten moment tam Formuły 1 nie zobaczymy. Natomiast oczywiście zobaczycie nas dzisiaj, jak wskoczymy naszą super sportową Alfa Romeo. Jarek miał dla was jeszcze specjalną część przygotowaną o wypadku, jaki tam się wydarzył, ale to może później, w toku. To może w toku wyścigu, bo to nie jest taka prosta historia, a na pewno podczas wyścigu będę miał czas, żeby się skupić, jak to dobrze wyjaśnić. Dokładnie. Ja to jeszcze, jeżeli mamy jeszcze chwilę, to mogę wam powiedzieć o kilku takich trudniejszych miejscach na torze. To jest na pewno zakręt numer 6, Sunset. Jest to dość długi zakręt, na którym przy niewielkim błędzie, za dużej ilości gazu, można bardzo łatwo stracić przyczepność, a wyjście na prostą do clubhouse'u, czyli do zakrętu numer 7, przynajmniej w moim wypadku jest dość trudne, z tego powodu, że mam tak zestrojoną skrzynię, że akurat na tej prostej mam albo trójkę i mam 5 metrów na odcinie, albo wpinam czwórkę i już nie jestem w stanie zredukować do dwójki, żeby wziąć następny zakręt. Następny trudny moment to szykana 89SS, która jako dodatkowe utrudnienie jest z górki, a wychodzi się z drugiego zakrętu pod górkę. No i zakręt 13 Crocodiles. Ma kilka opcji przejazdów, ale z założenia wjeżdża się z niego znacznie wolniej niż się wydaje, że można wykonać ten zakręt, ponieważ jeżeli wyjdziemy z niego za szybko, to łapiemy kołami chodniki, przez które tracimy przyczepność i lądujemy w żwirze.
Piękna opowieść, Jarku. Fantastycznie przygotowana. Sam słuchałem z zaciekawieniem, co nie zdarza się zbyt często, jak ty mówisz, więc naprawdę... No, jeszcze nauczyłem się nazw torów, znaczy zakrętów. Nie ma żartów. Ja tutaj w międzyczasie w tle puściłem, jak właśnie GT3 leci po torze aktualnym. Także miałeś piękne tło na żywo. No dobra, chyba co, czas odpalić powoli. To 9 minut do rozpoczęcia. Ja nie wiem, co mam odpalić, bo teoretycznie powinniśmy być zaproszeni. No to pewnie zaraz będziemy, bo widziałem, że właśnie odpalił. A za 15, a 21 miał się zacząć. Dobra, kwalifikacja. Tak, dokładnie. A tutaj jeszcze mogę pokazać na chwilę. Mam też filmik przygotowany z 90, co prawda, drugiego roku, właśnie jak Mansell pędzi swoją formułką. No, tor ma troszeczkę inny kształt. Chyba szczególnie w tej sekcji pierwszych trzech zakrętów widać wyraźnie, że jest inaczej zbudowany, ale to sobie zaraz zerkniecie. O, proszę, nawet Michael Schumacher już wtedy gonił. Także żartów nie ma. Tak, ten zakręt po prostu skręcało się w lewo i jechałeś dość długi czas prosto. Tak. A teraz te zakręty są dużo szybciej. Nie rozpędza się do takiej prędkości. No to prawda, to prawda. No, ale... O, ja dostałem już zaproszenie. Dobra, to ja też w takim razie robię tak zwane połączenie z bazą. Odpalimy Force. Kontroler obecny, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. Zobaczymy, chmura. Ile dzisiaj będzie graczy. Xcloud. O, ma chyba trochę za głośno. Łukasz, to może w międzyczasie powiedz, jaką masz strategię na dzisiejszy wyścig. No, strategię mam oczywiście imponującą. Mam imponującą strategię, dlatego że moje umiejętności są, no właściwie można powiedzieć, że wręcz na boskim poziomie. Żaden człowiek, żaden śmiertelnik nie byłby w stanie jeździć po prostu tak jak ja. Więc zdecyduję... Ja ci przerwę w tym momencie, bo ja ćwiczyłem na tym torze bardzo długo. Łukasz nie miał czasu, nigdy nie mogliśmy się złapać, żeby razem pojeździć. Mówi, że nic nie trenował. Mówię, zobacz, udało mi się wykręcić czas, taki czas. Mówi, o kurde, mi się na pewno nie, ja na pewno nie dam rady. No i nie wiem, czwartek jechaliśmy chyba razem. Łukasz przejechał dwa okrążenia, wykręcił sekundę lepszy czas niż ja na padzie. No i jakby tyle w temacie. Więc nie kłam. O, dostałem zaproszenie. No i to jest xCloud, klik, klik i nie wiem, czy coś się dzieje, ale... O, dobra, jest, leci. No, ale co, wiesz, na tym się nie udało. Na GeForce Now i nie znalazłem metody na akceptowanie tych zaproszeń, więc... Kialami. Och, zobaczcie ta nitka toru. Powiem krótko. Utrzymanie tutaj samochodu po ludzku... No, to jest ciekawe doświadczenie na padzie bez kontroli. Oczywiście na życzenie kolegi Baczko dalej gram bez kontroli trakcji oraz asysty. O, jest samochodzik. Oraz bez kontroli stabilności. To będą teraz kwalifikacje, prawda? Zgadza się. Jaką pozycję chciałbyś mieć? No, fajnie jakby nie był ostatni, a gdybym był, to żebym był zaraz za tobą. Tak myślałem. A jaki czas na kwalifikacje? Jaki celuję? Nie, no jakbym wykręcił te 1.56, to będzie fajnie. Okej, okay, ja tak ze względu na presję 1.57 chciałbym mieć na pewno i ostatnie kółko spróbuję pojechać na 1.56, biorąc Cheetosa, czyli ostatni zakręt, bardzo późno, żeby mieć jak najdłuższą prostą startową, żeby się napędzić. Cheetosa. Jestem gotowy, mogę klikać. Jeszcze 5 minut, więc możemy wesoło sobie pogaworzyć. Cieka sportowa Alfa Romeo. Prosto Sportofino. O, jeszcze możemy sobie, mogę wam pokazać, że jest odpalone zwiększenie czytelności. Nie wiem, czy będzie widać, jak to działa na streamku, bo na żywo widać różnicę. Także polecam. Jak korzystacie z xClouda, to żeby korzystać właśnie z tej funkcji w przeglądareczce. 9 osób na razie. Gdzie reszta? Gdzie reszta? Chciałoby się powiedzieć. Jak mało osób, to szansa, że będę nie ostatni, nie jest duża. Maleje. Maleje. Także tak.
Dajcie znać, jak tam streamik, bo czacik taki cichy. Teraz mi się już lecą. Kto nie był, to przegapił nasze wprowadzenie wspaniałe o to, że kielami. Ale ciśniemy. Zaraz zaczynamy kwalifikacje, co tu dużo mówić. Będą komentowane na żywo, na bieżąco, tak jak pierwsza runda. Także liczę na to, że dostarczy wam chociaż odrobinę rozrywki. I przy okazji opowiem wam o swoich doświadczeniach z tym torem, które oczywiście są niewielkie. Podobnie jak z grą. Więc wszystko jest na bieżąco, na żywo i przede wszystkim na przypale. Albo wcale. To jest dewiza tej ligi w naszym wydaniu. Chociaż Jarek rzeczywiście naprawdę włożył dużo serca w to ćwiczenie. Powiem szczerze, starał się, ćwiczył, jeździł. To nie jest tak, że został temat odstawiony na boczny tor. Przepraszam, nie było mnie przez chwilę, bo byłem na Discordzie. Tak się spodziewałem właśnie, jak zamilkłeś. Woli wyjaśnienia, pierwszy zakręt na rozpisce toru to taki delikatny uczek na prostej startowej, ale my zaczynamy ściganie od pierwszego zakrętu w lewo, tego długiego. Od połowy tego zakrętu, tak? Tak. Tak naprawdę po dohamowaniu dopiero. Tak. No dobra. To ciekawe, bo tam jest gęsto jak... No te lotne starty w ogóle są takie dosyć trudne. Znaczy... Lotne starty są często w sumie uskuteczniane, przynajmniej tak mi się wydaje, w długodystansowych wyścigach, gdzie mają trochę więcej sensu, bo wtedy jakby taktyka ma znacznie większe znaczenie. Natomiast w takich krótkich wyścigach mam wrażenie, że jednak kwalifikacje są tak kluczowe w tym wypadku, że jak ktoś jest, nie wiem, siódmy z lotnego startu, to tak naprawdę dogonienie pierwszego, jak się rozjedzie stawka, no trzeba być wtedy już imperatorem. No ale umówmy się, że też gościu po prostu wykręca takie czasy, że aż się przykro robi, nie? Ja podziwiam osobiście. Naprawdę, to trzeba mieć jakiś dodatkowy zmysł do tego, nie? O, witam ponownie, jednak xCloud, siema Dach. Tak, jednak xCloud, bo jest po prostu łatwość obsługi. To jest właśnie to. Działa. Tak, po prostu działa. Wyszliśmy, odpaliłem zaproszenie, ciach, jesteśmy, czekamy na kwalifikacje. Za 2 minuty powinny się zacząć, także idziemy ostro, 4 kółeczka. Samochód ustawiony. Jeszcze zobaczę, czy na pewno. O, paliwko jest na 4 kółka, opony miękkie. Czas okrążenia sugeruje 1,52, niestety daleko poza zasięgiem to jest. Próbowałeś tym GeForce Now? Czy olałeś temat? Nie no, próbowaliśmy trochę, kombinowałem, ale za każdym razem efekt był podobny. Weź to auto inaczej przemaluję, żeby się wyróżniał. No jak to? Przecież właśnie moje auto się najbardziej wyróżnia. Jest przemalowane, biało-czerwone, jak Cloud Gaming. No co ty? Kolega, na którym kuku dzisiaj wypada? Next. Cześć, nigdy nie umiałeś na żadną wyścigówkę i się odbijałem od nich. Forza, no, ale jeżeli wyścigi w grach tego typu mi pasowały. No, Dex, ja polecam właśnie jakąś taką ligę na początek, bo są emocje. Żywi ludzie, którzy przede wszystkim szanują współzawodników. To jest istotne. Było pomalowanie, to samo malowanie było. To samo było malowanie, także szedł jak dzik. A ja na którym zakręcie wypadnę? Właśnie, Jarek, na którym zależy. To zależy. Na którym nie wypadnę podczas tego wyścigu, bo jest 19 kółek, więc jest szansa, że na każdym. Ważne jest, tak naprawdę, Jarek, jak ktoś ogląda boks, niczym Tyson Fury, albo jak Lewis Hamilton. Wszystko zależy od psychiki. Jak siądzie, to widzimy go od razu w krzakach i tylko słyszymy takie, no i kurwa. Nie, usłyszysz, nie no, stuknął mnie. No tak, właśnie. Ostatni raz oglądałem na trzeźwo, bo potem nie pamiętam. Nie, na trzeźwo to wiesz. Nie, ja nawet jest... nie jeździmy na trzeźwo. Nie no, żartuję. Nie, ja też jestem na trzeźwo. Chyba skończyłem właśnie kawkę. Także poświęcam się dla streamka, żeby być aktywny i nie spać dzisiaj do 2 w nocy. Powodzenia, chłopaki. No wiadomo, że powodzenia. My tutaj... Powodzenie jest dla słabych. My jesteśmy najlepsi. Celujemy przynajmniej w ostatnią trójkę.
Tak. Jest 11 kierowców, więc nie, jakby ale, wiesz. Widzę, bo to jest na przykład... Jest, pierwsza dycha jest z potencjał. Albo kolega, to, albo ja w pierwszej dyszce. Kolega MJK4444 na Discordzie widziałem, pozdrawiamy serdecznie, że jest także początkujący, tak jak my. Więc na przykład to na pewno będzie naszym przeciwnikiem, no chyba, że pocisnął przez te dwa tygodnie, bo... Gościu napisał, że wykręcił 1,55, cześć. No to nie jest naszym przeciwnikiem. Ale zawsze się może presja. Najważniejsze to jest presja, tak, człowiek presja. Stres i presję. A jak to w ogóle w rankingu leży? Co takiego? Jakie są kwalifikacje? Był dopiero jeden w sensie wyścig. Punktacja po poprzednim wyścigu. Jest, jest punktacja po poprzednim wyścigu, jest tabela. Więc ja jestem 8. Jarek jest sklasyfikowany... Nie wiem, jako 12. A, 12, właśnie. Ponieważ nie udało mi się dołączyć do lobby wyścigowego. Coś się wykrzaczyło u hosta. Tak. Co tam? TZ Mike jeszcze musi wcisnąć, że jest gotowy. No, tam czekamy jeszcze, bo... Jarek, jak ktoś jest w kontakcie z bazą, czyli ma połączenie na Discordzie z chłopakami z Forza Motorsport Polska, bo ostatnio nam tego zabrakło, więc będziemy mieli trochę więcej informacji tym razem. Nie, no bez przesady, jakby jak zacznie się wyścig, to się rozłączam. A nie, no to jest Discord. No, bardziej mi chodzi o ten moment taki organizacyjny. U, tak, Jarek, jeżeli chodzi kliknęli. O kwestia kontaktu z Discordem była na tyle ważna, że podczas wyścigu jest wyczytywana kolejność kwalifikacji, ponieważ teoretycznie powinna być ona dobrze, ale zdarza się, że nie jest. Tak, były problemy techniczne. Co ciekawe, problemy techniczne, bo widzisz tutaj, były problemy techniczne do tego stopnia, że wyglądało, że Jarek jest w wyścigu, czyli był na liście zawodników, jak wystartował, ale tak naprawdę nie był. O, UMP minus się odgotował. Jak Jarek, powiedz, czy czujesz presję już? Czy czujesz presję, to jest najważniejsze. Czy powoli zaczynają ci drgać ręce, serce podchodzi do tego? Nie, no człowiek, ja jestem jak snajper po prostu. Ręka nawet nie drgnie i nie oddycham. Więc mam 32 minuty nieoddychania. A nawet jak oddycham, to krótko. Tak. Nie, przepraszam serdecznie za moje szczypli w stosunku do Jarka. Nie, spoko, Jarek się nie obraża, przyzwyczajony. Nie trzeba. Mam żonę. No właśnie. Dobra, wyłączę się na chwilę, bo posłucham, co tam gadają. Dobra. Czekamy na newsy, na informacje. Także tak, jak ktoś dołączy w tym momencie, to polecam sobie później odtworzyć początek streama. Opowiadamy o torze, jakie ma zakręty, warunki, długość, historię. Nawet jest kawałek tam, jak jadą chłopaki. Także tym razem przygotowaliśmy się po prostu zawodowo. No mniej więcej przygotowaliśmy się na takim poziomie, jak jeżdżę. Startujemy. Okej. Okay. I oczywiście specjalnie dla Ciebie tutaj, bez kontroli trakcji i stabilności. Co na tym torze jest po prostu. Szansa, że nie wydzwoni, naprawdę nie jest duża. Jest bardzo dużo zakrętów w zakręt i przy braku tych kontroli, no przyznam szczerze, że jest wesolutko. No dobra, przed nami tak naprawdę trzy kółka kwalifikacji. Kółka, który nagrywa się na Xboxie, te krótkie filmiki. Ale masz Series X-a, to możesz przytrzymać ten taki do nagrywania. Albo... Ale gram na kierownicy. A to naciskasz ten duży główny i ten. I... Jezu, jak dawno nie jeździłem. I potem X. Wow. Po prostu szybciej jechał na prostej niż ja. Na kwalifikacjach wszyscy są jako duchy. Jestem przyrodki opony, niech oni se jadą, bo mnie tylko rozpraszają. Też tak robię. Ja już ciepło. Ale poszedł boczkiem, pięknie to było. Widzicie to? Zacznę komentować oczywiście żywo, zaraz jak tylko ruszymy. Tutaj trzeba uważać. To jest taki trójkowy zakręcik, piękny, trzeba powolutku. Jak się wejdzie za szybko, to i tak trzeba zhamować w trakcie. I na pełnej potem wyjść, trzymając na czwórkę. Tutaj nie wiadomo do końca, co zrobić. Może tak dwójkowo sobie wjechać, ale wtedy trochę się za wolno wychodzi. Tutaj trójeczka i tak naprawdę nie ma sensu wrzucać czwórki, bo trzeba zhamować i całe to zrobić na trójce. I to jest trudny moment przy braku stabilności, bo stabilizacji, kontroli. Gdyż można wypaść, a trzeba zrobić
strzał zakrętu w zakręt. Tutaj na przykład absolutnie nie mam pomysłu, co zrobić. Albo hamuję za wcześnie, tak jak teraz, albo za późno, tak jak zobaczycie na pewno nieraz. Później. Tutaj trudno dodać gazu też bez kontroli trakcji. No, znaczy nie trudno, po prostu nie umiem. A tutaj to już może na pełnej, z lekkim odpuszczeniem gazu, bo jak się lekko nie odpuści, to o, właśnie tak się kończy, jak widzicie. A ladujesz sobie na zakręt, co? Tak, ktoś się przestraszył chyba. No jechanie razem taki w kupie to jest ciężko. Trzeba mieć inną psychikę. To sobie można pozwolić, moim zdaniem. No i dobra. Jak to mówią? Komu w drogę, temu kopa. Jedziemy. Prosta startowa, proszę Państwa. To nie jest zwykły wyścig. To są wyjątkowe sytuacje. Mamy do zrobienia trzy kółka. No i wiadomo, pierwsze warto zrobić delikatniej, po to, żeby mieć jakikolwiek czas. Bo wiadomo, jak jest. Także robimy na razie wersję tak zwaną bez ryzyka. Ale już taką, wiecie, solidna bez ryzyka, czyli takie 85%. O, znaczy teraz zapomniałem wrzucić wyższy bieg. To się zdarza, jak się jest amatorem i nie ma co się zniechęcać. On na przykład teraz, no, bo teraz na przykład już można powiedzieć, że spokojnie cały czas nie ma znaczenia. Także to nawet nie będzie poniżej 2 minut. No ale nie można niestety mieć wszystkiego. No, ja na przykład urodziłem się właśnie bez tej umiejętności jeżdżenia samochodem w grach, ale lubię. A jak coś się lubi, to trzeba robić i nie pytać. Ciach. No, no tu jest chwila koncentracji. Ale przestrzelone, proszę Państwa. Nic z tego nie będzie już, dobra. Ale wiecie, jaka jest zaleta? Trzeba zawsze szukać pozytywów. Pozytyw jest taki, że... Ktoś może mieć gorszy czas. Nie, że, a nie, to niemożliwe chyba. Że ten, że możemy sobie zrobić miejsce. Po prostu będzie pusto. Także na miękutko. Także no niestety widzicie, wychodzą tutaj dwie rzeczy, a głównie trzecia. Małe przygotowanie do toru, ale postaramy się nadrobić. Dodatkowo małe przygotowanie. Mam nadzieję, że uszkodzenia są wyłączone, bo dachowałem. Dachowałeś? Mhm. Myślę, żeś poszedł. To jest w ogóle ciekawy zakręt. Może i zjechałem. Ciekawy zakręt, trzeba go przejechać zupełnie inaczej niż mi się na początku wydawało. Co było takim dosyć ciekawym doświadczeniem. Gdzieś jak mnie DJ Mike wyprzedził. Dobra. Panowie, teraz to już pełna koncentracja, bo powoli zaczyna się robić nieciekawie. Jedziemy na pełnej. Trzy, wpinamy. Jedziemy na pełnej. Bez rozgrzewy dzisiaj. Dzisiaj jest bez rozgrzewy. Dzisiaj jest po prostu wszystko na zimno. No to nieciekawie, będę miał tylko jedno kółko. Ale opóźniłem hamowanie, powiem Wam jedno, no to nie o to chodziło w tym zakręcie, ale no już trudno. Widzicie, jak on po prostu chce lepić, ale nie daje rady, on po prostu, a głównie nie daje rady kierowca. A teraz musimy naprawdę pojechać bezpiecznie, bo... Bezpiecznie, ale szybko, bo po prostu to jest nasze przedostatnie kółko. A i może się nie udać w ogóle żadnego czasu wykręcić. Co by było, że tak powiem, delikatnie rzecz mówiąc, nieszczęśliwe. Także, jak sami widzicie, jadę jak paralityk, ale to jest specjalna technika. Nie przejmujcie się, to nie jest tak, że ja nie umiem. Po prostu robię to specjalnie, po to, żebyście mieli zabawę. O, po trawie jadę też specjalnie. To jest Łukasz chce mieć dobre statystyki wyprzedzania po prostu, więc... Otóż to, tylko że odwrotnego. Nie, no będziesz ostatni, żeby później wyścigu ich tam. O, to też jest technika, nie pomyślałem o tym. Nie, no wiesz, dam im szansę jednak, tak, żeby... No tak, żeby nie było później, że kształt lepszy. Otóż to, wiecie, przede wszystkim to jest to. Dodatkowe 100 milisekund opóźnienia, samo się po prostu nie ogarnie. O, widziałem na filmie, że oni tutaj jadą. No widzicie, to nie jest tak, że się w ogóle nie przygotowałem, bo już straciłem właśnie swój sekret. Widziałem na filmie. Imperator wykręcił 1,50 wałka, cześć. No i siema, i hej. Bandyta. Poza, no ludzie się rodzą różni. My na przykład akurat urodziliśmy się słabi. A przynajmniej średni. A przynajmniej średni. Dobra, jest, coś będzie, coś z tego będzie. 1,58, no powiem tak.
Nie spodziewałbym się, że będzie lepiej, nie? Już bym się po prostu... dziewiąty. O Jezus, pomyliłem znaki na dohamowaniu. Naprawdę. Katastrofa, to jest ostatnie okrążenie. No dobra, trudno. Zobaczymy zaraz, jaka będzie strata. Pomyliłem po prostu znaki o 50 metrów za wcześnie. Już sekunda i 3 straty. No powiem wam, że te kwalifikacje nie poszły po mojej myśli. Niczym Charles Leclerc na dzisiejszym Grand Prix Japonii, tylko może mnie uratować dobra taktyka. No, jeszcze oczywiście całe szczęście jest to liga amatorska, więc możemy liczyć na szereg błędów innych osób. Czy one będą... Nie tak wszyscy są tutaj tacy jak Imperator. Nie, nie, oczywiście, tak, tak. Tutaj też są ludzie, po prostu ludzie. I mogą popełnić błędy. Nie, Max Verstappen. Oj, tutaj ten przejazd fajny jest lewo-prawo. Przejście w tą stronę naprawdę jest, jak widzieliście, no, trzy razy gaz. No amatorka, generalnie amatorka, ale przyjazna, taka wiecie, żeby nie było, że jest bardzo wstyd, to jest tylko trochę, nie? Czyli tam na ulicę wyjdziesz, no może w kapturze, ale... No, ale nie powiem ci, tak prawy tył to ciężko mam z tą moją techniką jazdy. Gaz. Rozbiłem się znowu przed prostą startową. Czyli widzicie, nie mam żadnego kółka. Plan się udał, to znaczy nie będę ostatni. Na no, takie było założenie, więc sami rozumiecie. Ale za to będziesz dziesiąty, czyli będziesz przede mną. No dokładnie. Nie ma tragedii. Także... Nie, no dobra. Spierdzielone to maksymalnie, no ale nie można mieć wszystkiego. Ja nie wiem, po co ja w ogóle poświęcałem ten czas, żeby kręcić tę kółkę na te 1,56. Żebyście mieli świadomość, mój rekord to jest 1,56,1. No ale jak to mówią, to te emocje, to ten stres. U mnie 1,56,5. I co, jesteśmy chyba na najlepszych pozycjach od końca. Ty masz 10, ja jestem 11, bo ja nie ukończę. Już nie chcę mi się dojechać do pit stopu z powrotem. Ale ten, ale nie ma więcej osób. Nie. Czyli jest to... No to co? No to trzeba... Najgorszy scenariusz, ale w sumie nie jest źle, bo ty jesteś... Jak mam być ostatni, to chciałem, żebyś ty był przede mną. Nie no, myślę, żeby się utrzymać, stało, więc... Żeby utrzymać statystykę, to jednak muszę gdzieś tam celować w 8. pozycję. Także tak, przede wszystkim spokojnie, wykorzystujemy błędy przeciwników. Widzicie, taktykę można zmieniać w trakcie. Niewiele, ale można. Musimy sobie dobrać odpowiednią ilość paliwa. Jeden pit stop jest obowiązkowy. Takie zasady ligi. Więc na pit stop zjechać trzeba. Ale generalnie i tak by trzeba było zjechać, bo mamy kręcić 19 kółek. I te opony miękkie nie strzymują 19 kółek. Znaczy strzymują, ale na ostatnie 3 kółka już jest cienko, a na ostatnie już jest bardzo cienko. Więc jakby była jakakolwiek przewaga albo walka, to już nie ma w ogóle szans. Więc trzeba te opony zmienić w trakcie wyścigu, no i wtedy sobie dotankować. Czy lepiej to zrobić wcześniej, czy lepiej to zrobić później? Ciężko powiedzieć. U mnie pokazuje, że jestem 9 teraz. Ale nie, jak 10. To będzie? To zobaczymy. Dobra, ja się na chwilę wyłączę ze streama, żeby słuchać informacji na Discord. Dobra, dobra, dobra. To ja Jarek nam da znać, jakby były jakieś roszady, wiecie, kwalifikacyjne. Z ważnych rzeczy wydaje mi się, że są ustawienia takie wyścigu, że niestety, ale uszkodzenia są dużo mocniejsze. Okej. Okay. Bo lekko przywaliłem w ścianę, a rozwalił mi się silnik tak, jak zderzaliśmy się czołowo. Rozumiem. No dobra. Na moje oko to nie wczytaliśmy się tak, jak mieliśmy się wczytać, ale... No nie. Bo ja zaskoczony jestem pierwszy. A czyli ja u siebie też jestem pierwszy, czyli może każdy widzi u siebie zawsze siebie na pierwszym. Jeszcze sprawdzę sobie samochód, wiecie, ten schiza jak człowiek. Dobra. I ile bierzesz paliwa?
gość. A, Jarek poszedł, a ja go pytam. Co tam pytałeś? Jak tam paliwko? Ile bierzesz w końcu? Na 12 kółek. Także tak to. Widzicie sami, co tu się dzieje. A zaczynamy się ścigać. Teraz będziemy jechać jedno kółko gęsiego. Bo jak może ktoś dołączył i nie wie, że tutaj starty są trochę inaczej rozwiązane, ligowe. Czyli startujemy normalnie z pól, ale przejeżdżamy jedno kółko takie rozgrzewkowe. No i zaczynamy się ścigać jakby na pierwszym zakręcie następnego okrążenia, pierwszym zakręcie toru następnego okrążenia, który akurat w tym wypadku nie jest tak do końca pierwszym zakrętem, bo pierwszy jest taki na tej prostej, niewielki. Czyli na jakby szczycie drugiego zakrętu zaczynamy się ścigać na poważnie. Wtedy żarty się kończą i wszyscy po prostu zaczynają się... Łukasz, jesteś gotowy? Tak, jestem. W gotowości. W gotowości. Niestety jestem jedynie niegotowy tym, że nie wziąłem sobie żadnej wody do picia. No i tak to się żyje na tej wsi. No dobra. No i co? 19 kółeczek. Tak jak widzieliście, nie udało się 4 nawet zrobić. Więc szansa, że się uda zrobić 19, nie jest wielka. Czy to była rozgrzewka? Jednak nie, to były kwalifikacje. Kwalifikacje. Czyli są 4 kółeczka. Właściwie to są 3, no bo jedno trzeba przejechać tak ogólnie. I potem masz 3 szanse, żeby sobie wykręcić kwalifikacje. I według czasów z kwalifikacji ścigamy się potem. Także tak to. No tym razem przynajmniej będę wiedział, gdzie się zaczyna wyścig, bo wiecie, przy pierwszej rundzie nie byłem przekonany przez 4 zakręty, jak już się wszyscy ścigali. Więc tym razem może będzie lepiej. Chociaż wtedy miał mnie kto wyprzedzać, a teraz stanowczo nie będzie to wyglądało tak dobrze. Czyli to była taka już kwalifikacja na generalna, można powiedzieć, dokładnie tak, to już była generalna. Przepraszam, wcinam ci się, no? Ale pierwsze jest formujące, zaczynamy się ścigać w lewym zakręcie po prostej. No tak, tak. Czyli... Wszystko jest jasne, dobra. Dla mnie jest wszystko jasne, gdybym zaczął się ścigać wcześniej, to wiadomo, żartuję. Powiem szczerze, że już mogliby odpalić, no. Ale nie no, wiecie, wszystko trzeba ustalić, żeby było cieśniutko i solidnie. A że akurat widzicie... Startujemy. O, i to jest informacja dobra. No to co wam mogę powiedzieć? Trzymajcie kciuki. Jeżeli macie. Dobra. No może, może jakiś stolarz tutaj, to wiesz, nie wiadomo. No żartu, ani ciasteczkach? No właśnie. Także no i co, dla przypomnienia xCloudzik. Wszystko się dzieje w chmurze. Także nie ma żartów. Uuu, to jakaś zielona przed nami butelkowa alfa. Widzicie z tyłu czarno-czerwoną sztukę? To Jarek. No i właśnie tak wygląda. Wszyscy jedą. A jakieś będą zmiany tutaj? Nie, jedziemy... My mamy 10-11 pozycję. A, czyli luksusowo, tak jest, dobra. To jest Formation Lab. No tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy w tym momencie, trzeba uważać bardzo. Przecież tu chodzi o to, żeby jechać jak najbliżej siebie. A co robi ten koleżka? Łukasz, zwolni, bo ty jesteś... Za nim, nie? Ale on tu właśnie... O, no właśnie, właśnie. No dobrze. Ja już się ścigam, dawaj, idziemy. Żartuję oczywiście. W poprzedniej rundzie już na formującym wypadli. Tak. Więc może liczę na to, że tu się powtórzy. A ty złapałeś uślizg. Ja tu jestem skupiony teraz strasznie. Ja też już. A jesteśmy w strasznych odległościach. To co ci mówiłem, że jak nie ma kwalifikacji dobrze zrobionych,
to generalnie nie ma szans, żeby się pościgać, jak się nie kręci 1.52. Bo jest ciężko. No, już to będzie mi teraz blisko. Oni powinni jechać obok siebie, w parze. To może Gęsiego jednak jest jakaś zasada. No tak, najlepiej byłoby jechać obok, to prawda. W sensie do połowy auta, nie? Tak, taktyka formułowa. Tak. No każde wyścigi takie były. Wiesz, do ustalenia nawet mi się zasadno. Do ustalenia mi się daje. W ogóle tutaj tak od siebie dodam, że społeczność Forza Motorsport Polska i ogólnie tutaj organizatorzy i wszystko mega przyjaźni. Wszystko do załatwienia. Tak. Pomocni. Na wszystkie nawet głupie pytania odpowiadają. Powiem szczerze, że taki nawet na Discordzie taki poziom pomocy to byłem swojego czasu na forum simracing.pl, jakieś tam jeździłem ligę Assetto Corsa Competizione. Nie było szans. Zawsze jakaś się była wyczuwalna wrogość. A tutaj... Zamowałeś, powiem ci, że tak. No bo tutaj widzisz, co się dzieje. To nie jest tak, że... Tutaj trzeba być bardziej czujnym, trzeba być na formującym niż wyścigu. Daj do prawej dojeść, to stary. No jak mam być obok ciebie, z lewej? Ale jak ty masz być obok mnie? Ty nie oszukuj. No ja jestem po lewej. Jesteś ja tutaj pan Baszera tutaj pilotuje. Zaraz zobaczę, no jakoś mu tam pod pachę wejdę. Pod pachę nie tylko. No bo to już nie ma żartów teraz. Tak, to jest skupienie. Bo na tym zakręcie już można wyjebać. Wywrócić się. Dzięki, Jarek, dzięki. Dobry YouTube administration. To już się ścigam. Nie, nikt tu się jeszcze nie ściga właśnie. O to chodzi. Moim zdaniem to nie ma dojeżdżania do połowy. Bo nikt tak nie robi. Czy oni tam tak robią z przodu? No, oni są z przodu, wiesz. Parami. No i oni już poszli. No i my też już idziemy. No i zaczęło się, proszę Państwa. To już za emocje. To już się kameruje. Dobra. To jest akurat dla jakim prędkością wziął, znaczy biegiem. Ja na dwójce. Też na dwójce. Nie powiem, ręce lekko drgają z tych emocji. Trochę piasku złapałeś. Zgadza się. Aż poczułem, jak mi chrzęści, to niekoniecznie w zębach. I w końcu napęd na tył. Dobra. Jezus. Ale za wcześnie. No to prawda, tutaj zawsze hamuję za wcześnie albo za późno. No jak lepiej za wcześnie, to prawda. Fakt jest taki, że jak tutaj się przegnie... To jest nie do uratowania sytuacja. Właśnie o to chodzi, że już nie ma w ogóle jakby przestrzeni, nie? Tak. Najważniejsze, że jesteśmy cały czas w walce, tak jak widzicie. Oni są wszyscy w zasięgu, gdyby coś się... Zdarzyło. Dobrze tam. To było ciepło. Jakie masz dzisiaj spodnie? Brązowe. Dobrze. Ja Red Bulla. Niech mi da mocy. Ja koszuleczkę mam Ferrari, ale... Wiadomo. No i tu już może ktoś popłynąć, nie? No i właśnie kolega tak zrobił trochę. Spokojnie, zaraz będzie wchodziło zmęczenie. Oponki gorsze. Tak jest. A w tłumie jakie ludzie mają opony. Bo jak się ścigam po multi, to można zobaczyć, jakie ktoś wybrał opony, ile paliwa. Podejrzeć. Stabilność inna już, bo paliwko się kończy. Ja jakoś spokojnie jadę, wiesz? Mam wrażenie, że w ogóle jadę wręcz... Może dlatego, że generalnie to jedziemy swoje zamiast się z kimś ścigać. O, zarzuciło niestety, to brak kontroli stabilności nie pomaga.
Oj, chyba przestrzelę ten zakręt. A nie. Muszę teraz podgonić trochę, bo mi odjechało pół sekundy. No później hamowanie, Łukasz. Na pewno się uda. Dzisiaj cię znam. Szatanie! O, mi się udało właśnie. No głos. Łukasz, nie chcę być niemiły, ale za chwilę cię będę chciał wyprzedzić. Nie krępuj się. Order jakieś? Team order? Kombinuj. Przejdę, że zaraz tylną moje, to kombinuję. Wiem. DRS już masz. Dobrze, ta dupka ci ucieka. Tańczy, tańczy, tak, ale na razie lepiej. Kończ te opony szybciej. Ja tak zmienię w trakcie, to tam nie ma znaczenia takiego. Jakby nie było opcji zmiany, to tak, to tutaj... Byłoby to ważne. Chciałem cię już wyprzedzić dwa razy. Ale było to na takiej zasadzie, że gdyśmy się ścigali pod tym Ale... Tutaj nie chcę poprzedzić ciebie ścigu na streamie. No krępuj się, co? No ja wywalę w ciebie, bo poniesie mnie Fanta. A nie, no to nie wywalę. No więc właśnie. Dobra, dojechaliśmy trochę do tego gościa. Nie, dobra, muszę się skupić już na takiej jeździe, bo głupie błędy popełniam. To prawda, ja także. Ale fajnie się jedzie. Na razie udało się dojść tutaj Bad Bashera, ale widzę, że ty odstałeś coś mi tutaj. Tak, bo panikowałem trochę, nie ukrywam. Bo wywaliłem w ciebie. To goń, bo byśmy wzięli go tu w dwa ognie. Dobra. Jak go wyprzedzisz, to go tam, wiesz, blokuj dobrze. A, tak ten, Sergio Perez. Tak, minister obrony. Bo ja nie wiem, czy to jest zgodne z regulaminem. Czemu nie? Team Orders. Odjechał mi znowu na pół sekundy. Ajajajajaj, Jarunia. Nie wiedź we mnie, proszę. Staram się. No niestety, przestrzelono to hamowanie. I widzicie, co się dzieje. I teraz zaczyna się walka, zobaczcie. Będziemy teraz stalkować Jarka. No, presja już od razu uciekła dupa. Dokładnie, już będzie presja na nim, zobaczcie. Jeszcze będę komentował, już tutaj widać, już się czarny poci. O Jezu, jak wcześniej, o Jezu. Jak on wcześniej zahamował. Tak się Jarek nie hamuje. To nam toczą cztery koła hamulce. Już tutaj, o Jezu, chyba źle zredukował. Nie zredukowałem w ogóle. Przecież w tym zakręcie się nie hamuje, Jarek. O, już my siedzimy na ogonie, już słychać, jak mu tam piszczy wszystko. Straszny jesteś, wiesz? Straszny po prostu. A tu dopiero jak schamował mocno. O Jezu, jak wszedł. Chyba wypadnie. Nie wypadł. A tutaj to w ogóle przestrzeli. Wcześniej. Dobrze, patrzcie, zupełnie inną linią pojechał. Gorsza. Obydwoje na padach. Gdzie nie, ja gram na padzie, Jarek gra na kierownicy na Xboxie. Także inny mamy warun. Całe szczęście teraz przestrzeli hamowanie, bo się zestresuje. Dzięki, Łukasz.
Przyjaciół to zawsze można liczyć. Tutaj w ogóle źle pojechałem, więc się nic nie martw. Powinien jakoś długo nas zacząć dublować, nie? Nie, no to ty. Za trzy kółka idziesz. Nie chcę nic mówić, ale mogę wam... Nie chcę się tłumaczyć absolutnie, ale mogę wam zdradzić. O Jezus, małą tajemnicę. Że spałem dzisiaj tylko 4 godziny. O, patrz, wypadł. O, fajnie. To już jestem 9. No, spokojnie, jak to jakiś dobry zawodnik, to jeszcze nas dojdzie. Czy mnie? No, mnie to wiadomo. Aż przestworzy. W ogóle pragnę docenić to, że mamy... nie ma deszczu. A bo jakbyśmy być. Mieli tutaj deszcz, to podobnie stosowo, to byśmy poszli tutaj jak dziki. Tu Jarek, uważaj, żebyś tam dohamował dobrze. No po co się odzywasz? Czemu jesteś takim złym człowiekiem, żeby nie powiedzieć... Ej, wypadłem z zakrętu, dostałem sekundę kary. To nieuczciwa była teraz kara. No dobra, trudno. Trzeba się z nią liczyć. Niestety. Nie można mieć wszystkiego. W tym wypadku nie, ale w tym wypadku nie mamy umiejętności, ale przynajmniej mam karę. No to jest coś, tak? Jarek, jak widzicie, już pojechał właściwie. Także właśnie, wracając do tematu, ogólnie idzie mi lepiej. Ale dzisiaj jestem po prostu po trasie. Spałem kilka godzin. A gdzie byłeś? Dobrać dziewczyny ze szpitala. A, to trasa wielka mi to. No ale jednak, 3 godziny w aucie w sumie. Z żoną i z dzieckiem. To najgorzej. 3 godziny w trasie to nic, ale z żoną i z dzieckiem. Także trochę atrakcji było. Najgorzej, że nie pospałem i tak właśnie. Odczuwam to zmęczenie już. I stąd takie wyniki. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Ale... Nie no, bo normalnie to byś pojechał 100 razy lepiej. Też mam takie wrażenie, że coś mi nie idzie, ale no... Z tego co widzę, ostatni raczej nie będę. Pan skąd? Musiał tak wysypać, żeby musiał jechać do pitstopu. No już chyba był, moim zdaniem, w tym pitstopie, dlatego jest taka różnica. Także zobaczymy po własnym pitstopie, jak to wiecie. No jeszcze jest szansa, że Jarek wydzwoni, prawda? Bo tutaj nie ma co... Właśnie byłem tak blisko! Nie ma co tutaj, wiecie, zakładać takich rzeczy, on po prostu jest tylko wszystko i wyłącznie kwestią czasu. Może na przykład teraz zahamuję zbyt późno. Widzicie, co się stało? Jesteś Jarek? Jestem, ale... Oh my god, xCloud się zawiesił. Naprawdę? Dobra, już jestem. Ważne, że nie byłem w żadnej walce. No to jest szansa, że mam darmowy pit stop z tobą. Albo przynajmniej jeden mocniejszy błąd. Ale coś jest nie tak. Mam opóźnienie w dźwięku duże. Tak, mam dźwięk opóźniony, ale obraz nie. Bardzo dzięki temu się super jedzie. Powiem tylko tyle. Porażka. Nie, no nie muszę, mam rozsynchronizowaną zmianę biegów z dźwiękiem silnika. Co to znaczy, Jarek? Wiem, bo mi czasami się słuchawki wyłączą czas jazdy. Ale ja mam po prostu inaczej. A to gorzej, to prawda. O cię pani, no kurwa. Mącie pani. xCloud mnie zawiódł. Ale ostatnio było dobrze. Bardzo było dobrze. Co więcej, było
było... Dużo lepiej wychodziły nam nawet praktyki na xCloudzie niż na GeForce Now. No nie da się tak jechać. Ja pierdolę. Słyszę jedno, widzę drugie. Zrób sobie pit stop wcześniej. I wyłącz pada w pit stopie. Nie, to jest pada. To jest coś, rozsynchronizował się stream, moim zdaniem. Ja nam to już... Nie wiem, o co chodzi, ale nie jestem w stanie wykręcić. A na szczęście gościu też nie. No nic, oby dowieść, że tak powiem... Przed ostatnią pozycję? Tak jest. Jeszcze z jedną kółką zrobił. Ale nie, jak on był na pit stopie, to już mi się nie uda. Nie, no nie mogę, przez ten dźwięk silnika zmieniam biegi. Źle. Się ślizguje tył tak do końca, bo jak pewnie wiecie, na padzie jest trochę inaczej. Jednak ten dźwięk jest kluczowy do tego, żeby wiedzieć, czy ma się przyczepność. Na kierownicy jednak czuć. Dokładnie tak, Xbox zawiódł tym lagiem, ale jakie po prostu, jaka jazda. Szybko jechałeś po prostu. Nie, wiem co zrobić. Zero pit stop to sobie przeklikam. Na okienko zobaczymy, że... Teraz po prostu jadę szybciej niż dźwięk. Dobra, na okrążeniu urwałem pół sekundy już do gościa, więc psychika mu siada. A powinienem zjechać w ogóle na pit stop teraz, będę miał za mało paliwa. I właśnie po tłumkę zalałem więcej paliwa. Na taką sytuację. Muszę zjechać. No i tak chciałeś jechać na 8 okrążeń. Tak, tak, właśnie. Zjeżdżam. Przy okazji sobie przeklikam okienko. Miękkie. Ty wiesz, jakie okrążenie wykręciłem? 1,56,7. Proszę bardzo. Wyścigu. Powiem to startował bym przynajmniej 8. Powiem się, że dźwięk nie wrócił na miejsce. O, wrócił! Dobrze, jest, mamy to. Mamy dźwięk, jest, udało się. Także jest spora szansa, że będziemy ostatni, ale... Ale z dźwiękiem. Ale z dźwiękiem, przynajmniej teraz będzie można pojechać. No, jest od razu po ludzku, super. No tak to się żyje na tej wsi. Dobra, nie martwię się, bo to okrążenie, na którym i tak zjeżdżam do pit stopu. Ale już 5 sekund nie dzieli tylko od gościa. I też zjechał do pit stopu skubany. A, nie chciał, żebyś go podciął. Tak. Dobra. Do mnie. Ja mam do najbliższego 18 sekund straty, więc co mogę wam powiedzieć, szanowni oglądający? No będzie to samotna wycieczka. Zaraz mnie dogoni pierwszy, o. Bo już mnie tu będzie dublował zaraz. Kolega Imperator, a więc organizator. No i tutaj trzeba podziwiać umiejętności, trzeba podziwiać. Na pit stopie nie zyskałem zupełnie nic, ale przy okazji nic nie straciłem.
O, i to jest coś, bo mogłeś się zawsze stracić. A teraz trzeba dobrze szybkim hamowaniem oponki, bo są śliskie. O Jezu, co ja to robię? Zagubiłem się. Czemu nie ma kocy grzewczych? Ja się pytam. No są, ale ci nie dogrzeją tak. To nie jest jakaś wyjściowa temperatura chyba, nie? W zasadach wyścigowych nie możesz rozgrzać. Urwało cię, ale... Mówię, że w zasadach wyścigowych nie możesz rozgrać do... w zależnie od serii wyścigowej. Na przykład w Formule 1 jest pomysł, żeby w ogóle nie... Wiesz co to będzie? Pit stopie? Nawet na starcie to będzie słabo. Niebezpieczne, chyba nie pójdą, no co? No. Pierwsze hamowanie jedziesz jak na lodzie, nie? No, no mogą po to zmienić opony, żeby... Zmieniła się godzina na torze. Słońce trochę bardziej zaszło i niestety oślepia jazdę pod górę. Na czacie jest pytanie, czy można powtórzyć z tym F1. Jarek mówił, że przerwało go, ale ja wiem, o co mu chodziło. Że jest pomysł, żeby zrezygnować z koców grzewczych w Formule 1. Żeby w ogóle nie było grzania opon. Takie się pojawiły pomysły. Oczywiście w imię ekologii. Żeby zużywać mniej energii. No to takie pomysły wyciągnięte. Do tego zrobili Formułę. Dzisiaj testowałem nowy system hamowania z lekkim zaparciem się o stelaż i okazuje się, że pokrzywił stelaż. Hamowanie z lekkim zaparciem? Tak. Trzymałem po prostu, wiesz. No tak, żeby ci było sztywniej. Większa presja. Plecy sztywniejsze. Plecy. Muszę was oglądając przeprosić, przez najbliższe 6 kółek naprawdę nie wydarzy się tutaj nic. Nie no, może jeszcze popełnię jakiś błąd. Fascynujące. Czy jest jeszcze goś za tobą, może on popełni jakiś błąd. A to tak, on ma w tym razie skąd do mnie. Ale a ty ile masz? Co? Ile masz do niego? 20. O. No to nie. To jest szansa, że cię zdubluję, czekaj. 6 kółek tego maszady. Chciałbyś zrobić teraz 3 razy tyle. Przewagi. Chyba, czy nie ma szans. Zależy, co jeszcze tutaj odwalę. Albo może znowu streaming padnie. No właśnie, ja bym odwalił. Nie mówię, Jarek, że na to liczę, ale jakbyś tam wydzwonił na dachowanko jakieś, to wiesz. To będziesz wdzięczny? Zastanów się. Chętnie jeszcze po prostu cię zobaczył gdzieś tam na torze. Wyślę ci zdjęcie. A, gościu pojechał dobre okrążenie. Urwał pół kuby. Już tam był z frontu, więc wiesz, nie wiadomo czy... Nie, ja mówię o tym, z którym ty się ścigałeś, co zrobiłeś. No jak widzicie, nie można mieć wszystkiego. W tym wypadku można mieć nic zupełnie. Ale takie rundy muszą też się zdarzyć po to, żebyśmy wiedzieli, kiedy było gorzej. Żeby zwycięstwo smakowało lepiej. Żeby potem jak jest lepiej, dokładnie to wszystko jest. Hamuję trochę, ale... Jak już dojdę gościa przede mną, to następny też jest w zasięgu. A, widzisz. A ile masz do niego? 5 sekund.
Miałem, Łukasz, nie musisz mówić. 5 sekund to dużo, ale wiesz, czyli gdzieś tam możesz nawet zobaczyć na jakiejś mapce. Nie, no ja go widzę cały czas. Znaczy mały błąd i wiesz. Jego czy mój? Myślałem raczej jego będzie. Kibicuję ci. Ktoś tutaj musi, wiesz, reprezentować jakikolwiek styl. Właśnie ratowałem się odpuszczeniem totalnie gazu hamulca, bo miałem taki poślizg. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć trochę bardziej widowiskowo, przez to, że w sumie już nic tutaj nie zyskujemy. Także możecie zobaczyć, jak działa brak kontroli stabilności i kontroli trakcji. A to sobie może trochę przedriftujemy. Widzicie, jaki obrót. Możemy poratować trochę autko. To jest w ogóle ciekawy ten zakręt, bo on jest taki szybko wolny. No to trochę nam się odjechało. Nie przejmujemy się nic, powalczymy zaraz sobie z jakimiś sztuczkami. Daa pyta, w ogóle nie wiem, o co chodzi, ostatnio mówiłem, jak macie jak najwięcej takich ciekawostek z zaplecza wyścigowego, to bardzo chętnie wrzucajcie. Nie wiem, do czego służą nawet koce grzewcze. A widzisz, do ogrzania opon przed użytkiem. Czyli chodzi o to, żeby opony miały już opony założone na koła oczywiście, bo to są jakby całe koła. Czyli opony założone na felgi, na obręcze. Czyli całe koła, żeby miały już temperaturę, no taką, nazwijmy to może nie roboczą, ale nie zerową. Po prostu. Tak, tak. Ogólnie w takich seriach wyścigowych tych, nazwijmy to już topowych, czyli hypercary, jakieś LMP2, to co teraz jeździ Robercik, czy Formuła 1, tam... O, patrzcie. Ale można fajnie się pobawić, co? Opony się od razu zagotowały. No, ale wiecie, no. Bez kontroli stabilności to jest właśnie fajne, ale to uczy kontroli nad autem. Powiem wam, jak ma się włączone te systemy, to nawet źle się przygotowuje auto do wejścia w zakręt, bo nie trzeba się nad tym skupiać. To jest to. No, więc wracając, wszystkie te jakby samochody z najwyższych klas, czyli te, co jeżdżą w Le Mans, te, co są właśnie bolidami, mają generalnie temperaturę roboczą wszystkich podzespołów. Puścimy go może. One jakby zostały odpalone i wyjechały z garażu, nie byłyby tak szybkie. Tak, nawet sam silnik ma procedurę startową i nie można od razu go wkręcać na obroty, musi być rozgrzany, żeby mógł pracować odpowiednio, bo inaczej ma po prostu luzy, bo puchnie wszystko pod wpływem temperatury. To ciekawe, stosuje się to już w samochodach cywilnych, znaczy cywilnych, ale takich sportowych, na przykład Nissan GT-R już ma zabezpieczenie komputerowe, że jeżeli temperatura odpowiedniej temperatury, to nie da się dać gazu na maksa. Po prostu, żeby nie uszkodzić podzespołu. Także taka to sytuacja. No i padł pomysł, żeby z tych koców grzecznych w ramach ekologii zrezygnować, ale to jest... Generalnie wszyscy kierowcy są przeciw, no bo to jest ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Te samochody wymagają bardzo dogrzanych opon i nawet jak są wyjęte z koców i wyjeżdżają, powiedzmy, z pit stopu, to są tak daleko zimne. To i tak są jeszcze zimne. Jak na warunki, znaczy jak na optymalne temperatury ich pracy, zawsze trzeba je dogrzać. Oczywiście to wchodzi w ogóle w cały management oponowi, bo można też je przegrzać, jak jest trudny tor. Na przykład dzisiaj było Grand Prix Japonii, Formuły 1, i dosyć łatwo przegrzewały się opony tylne. Czasami może być tak, że kibicujemy jakiemuś kierowcy, nie wiemy, ale błąd. Nie wiemy, dlaczego on właściwie zwalnia. Ajajaj, sorry gościu. Nie taki był plan, Ogólnie mnie stuknął, ale chciałem go puścić. No ja go chciałem puścić tą stroną, którą on chciał jechać. Także nie wyszło najlepiej. No, także taka ciekawostka. To ciekawe. Jeszcze odnośnie temperatur pracy pojazdów. To zdarza się tak, że kierowcy jadą za sobą w trudze powietrza aerodynamicznego, żeby
ale dostają od inżynierów komunikat, że muszą uwolnić się ze skórki, ponieważ podzespoły są zbyt gorące, więc jeżeli wyjdą ze strugi, to będzie lepiej, będzie zimniejsze powietrze w latach. Wszystkie przewody wlotowe i chodziło podzespoły. Więc tracą jakby prędkość na potrzeby chłodzenia bolidu. Tak. Wszystko jest obliczone tak optymalnie, że na przykład jak są Grand Prix na przykład Meksyku, które jest dosyć wysoko w górach, to mają problem z chłodzeniem, przed zmieniają doloty do hamulców, żeby się lepiej chodziły, przez to, że powietrze jest rzadsze, a bolid był obliczony na gęstsze. Także już tam jest high-tech najwyższej próby. Tak samo jak Formuła 1 jest takim sportem, który jest najbardziej ekstremalnym, jeżeli chodzi... Urwało tam... Mówię... O, teraz Zmieniłem bieg za... Nie? Przy ekstremalnym. Są to sport najbardziej ekstremalny, jeżeli chodzi o motorowe. Jeżeli bolid się zatrzyma w kontrolowanych warunkach typu po zakończeniu wyścigu, to od razu ekipa wstawia dmuchawy, które chłodzą ten bolid, bo jest tak bardzo rozgrzany, że mogłoby dojść do samozapłonu, bo jest obliczony, że pęd powietrza również go chłodzi. W wyścigu to musi być momentalnie chłodzony zewnętrznymi urządzeniami. Tak, to często widać na przykład na jak jest pit stop, to zdarza się, że na przykład zapalą się hamulce. Tak, koła się palą. Nikt się tym nie przejmuje, po prostu zmieniają koła dalej i odjeżdża, bo zaraz będzie ok wszystko. Szczególnie gościu, który obsługuje pistolet. To jest zabawne. No, powiem ci, że... Tak jadę, że wstyd, trzeba będzie skasować streamy. Jesteś rozczarowany tym, co zaprezentowałeś dzisiaj. Nie, no bo to ja nawet nie jestem rozczarowany, to jest bardzo złe słowo. Należy mi się dyskwalifikacja. Ale powiem fakt, ci, że ja też że nie trochę jestem... zawieszka streama mnie, że tak powiem, nie pomogła. No, ten błąd, nie? Ale cieszę się, cieszę się, że już się kończy ta runda. Bo nie, następna będzie na torze Laguna Seca. O! Łukasz bardzo lubi, a ja wręcz się nabiję. Wtedy wyspany muszę być. O, nie zwalaj, proszę, nie tłumacz się, Łukasz. To jest żenujące na twoim poziomie. Ale to ma znaczenie. Powiem wam z ciekawostek, jak tutaj już jesteśmy przy ciekawostkach, jak byłem znacznie młodszy, mieszkałem jeszcze z rodzicami i z bratem, to na jedne święta od Mikołaja dostałem kierownicę. Kierownicę właśnie do komputera i to była kierownica już z force feedbackiem. Więc no, poważna sprawa. Jak na tamte czasy. Jak na tamte czasy, to naprawdę rodzice, myślę, że tam pensja poszła. No i miałem Formułę 1. Nie wiem, który to była Formuła 1, w sensie, który rok. Ale musiał to być jakiś rok, gdzie był Grand Prix Malezji, bo był tor Sepang, który żeśmy z moim bratem dzielnie kręcili czasówki. Daliśmy bolid Ferrari, bo taki klimat i ten. I... Bo najważniejszy. I kręciliśmy kółka po tym Sepang torze i zapisywaliśmy sobie wyniki w zeszycie obok kto jaki wykręcił kółko na tym torze i powiem wam, że dosyć szybko zorientowaliśmy się, że trzeba kręcić wyniki przed pójściem do szkoły, dlatego że rano po spaniu kręciliśmy kółka sekundę, półtorej szybsze niż wieczorem i a wydawało nam się, że jedziemy tak samo szybko. Nie byliśmy też zmęczeni wieczorem. Po prostu organizm był tak wypoczęty, tyle szybciej reagował na wszystkie bodźce, że nie było szans żadnych, żeby wieczorem przebić swój czas z poranka. Dlatego też kierowcy, nie ukrywajmy, narzekają. Jeżeli wyścigają bardzo często w częściach świata. Na przykład mamy wyścig gdzieś w Europie, w Australii, czy Las Vegas, gdzie się ścigali o 3 w nocy. Słońce zachodzi. Dużo gorzej się jedzie. Bo jeszcze oślepiam w niektórych punktach toru.
Ale ja już wywaliłem takiego babola. Ja to nawet Zhamowałem tylko po to, żeby nie uderzyć w bandę i nie mieć DNF-a. Nie no, dziewiąta pozycja dobrze dowieziona. Idę do góry przecież. Słuchaj, szczerze, nawet swojej żonie dzisiaj powiedziałem, że chciałbym być siódmy. To byłoby naprawdę, byłbym bardzo zadowolony. Nawet żonie? Nawet żonie, rozmawiamy czasami. Jak mnie nie denerwuje. Pozdrawiam cię, kochanie serdecznie. Przypomnij mi do zasadnej rudy, żebym zdjął zegarek, bo... Przeszkadza? Cały czas wibruje. Przypuszczam, że odpaliła się grupa przedszkolna mojej córki. I po prostu... Jest tam gęsto. I naparzają jakieś wiadomości, po prostu co się będzie działo w tym tygodniu, dzień kasztana i inne. Także... No, żeby się po prostu nie obudził z kasztanem w ręku. Cały... Ja zaczynam ostatnie okrążenie, a gościu już właśnie skończył. Co? Ja jeszcze nawet nie dojechałem przedostatniego. Wszyscy będą czekać na mnie, ciekawe czy zdążę. Nie, 5 minut jest. A, to więc nie będziemy czekać. Nie no, zdążę. Będziecie czekać, 5 minut. Już się ciemno na torze robi. Jak teraz wjeżdżę na prostą start metę, czyli 2 minutki, to zdążę. Powiem ci, Łukasz, że przygotowałem się do tego wyścigu tak naprawdę uczciwie. Ćwiczyłem ten tor. I poszło mi bardzo mizernie. To nie wiem, co by było, gdybym nie trenował na tym torze. Ja wiem, co by było. Chcesz zobaczyć? Jest na streamie. No może tak. Ale wiesz, nie przejeżdżam w ogóle tych zakrętów, tak winienem. No ja tak samo. To co było o treningach, ale... Ale... Dzisiaj taki dzień. No na tym... Słuchaj, na tym zakręcie, po nawrocie na górce, co tam możesz go przejechać pełną prędkością, zdarza mi się redukować do trójki, hamować. Jakieś takie, wiesz, głupie błędy. Słoneczko zachodzi ładnie. A teraz już jadę ostrożnie, nie ma co się śpieszyć, gościu za mną 20 sekund, a ostatni zakręt szkoda wydzwonić. Że o nic nie walczymy. Finish. 9. Wiem, światło zapaliła furka. Powodem... Ja mówię, że mnie się słońce oślepia, a ty nie jedziesz z kokpitu kierowcy. Tak, więc ja tak. Jak jedziesz z kokpitu kierowcy, normalnie oślepia was światło, podjeżdżając pod górę, jest zachód słońca i nie widzicie kompletnie toru. Dobra, kończę. Jestem ostatni, więc... Jebczata. Ale gościu, przed tobą jakiś jechał? Czwarty. Aha. No, nie można określić tego jako akcję marzenie. Nie rozbiłem. Jestem zadowolony. Można to określić jako akcja rozwolnienia. Zaskoczenie, Imperator. Pierwszy. Daję radę, chłopak. Także... Tak to wyglądało. A raczej nie wyglądało. Dokładnie tak. Cóż, że tak powiem... Akcja marzenie. Mi pozostaje. Pojechać i wrócić. Już tutaj się rozłączamy. Czekajcie, tylko wyłączę giereczkę. O, ciach. Jesteśmy już na full screenie. No co wam mogę powiedzieć? Moje... Nie, nie poszło. Najszczersze kondolencje, że musieliście to oglądać. Mam nadzieję, że zawiedliście się tylko trochę. Nie tak jak ja. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ten stream przycięło. Ale uwaga, niewiele by to zmieniło.
jest szansa, że był jedno oczko wyżej, bo miałem po błędzie tego kolegi, miałem przewagi nad nim chyba tam 20 parę czy 30 sekund. I jak mi się zawiesił stream i potem odwiesił, to miałem już tylko 16 czy 12. A dodatkowo jeszcze mi się ten dźwięk rozsynchronizował. Także możemy spokojnie ten stream uznać jako porażkę cloud gamingu, bo była to runda, której na cloud gamingu ograć się nie dało w tych warunkach. Ale też, żeby było jasne, mało byłem konkurencyjny dzisiaj, ale to już zrzuca na winę mojej formy i tego, że się po prostu nie wyspałem, ciężki weekend. Ale do następnej rundy przygotujemy się lepiej, bo jest Laguna Seca. I to będzie coś. Tak, tutaj w 100% się zgadzam, że to wyścig raczej na utrzymanie. Bo moim zdaniem nie da się dwa wyprzedzenia w wyścigu, to jest max. No jak tak, ruszamy z tego lotnego. No tak, z bo na samym starcie gościu ma 8 sekund przewagi. Weź na drób 8 sekund przewagi. To fakt. Gdyby zrobić coś, tak jak proponują zrobić w F1, tak jak jest w seriach F3, F2, czyli odwrotną kwalifikację. Ktoś, kto jest w pierwszych kwalifikacjach, startuje ostatni z tej lotnej. To miałoby sens, bo oni tak nas spokojnie wyprzedzi. Taki reverse grid, no to było ciekawe. A tutaj niestety nie masz szans na to, żeby się z kimś ścigać. Tak, dzisiaj bez Kumara. Żaden mi tu nie latał. Ale widzicie, to tak jest, każda runda coś. Jak to się mówi, ktoś ma pecha, to i palec w uchu złamie. No dobra, kończę, bo już pora się szykować do pracy. Tydzień zaczynamy i walczymy. Jakieś ciekawe materiały w tym tygodniu na pewno wpadną. Ostatnio zresztą pewnie zauważyliście, że trochę więcej filmów na kanale, ale to dlatego, że weekly podzieliliśmy na mniejsze filmy. Nie wiem, czy długo tak dam radę, ale postaram się. Także to, no i co? I zapraszam oczywiście, żebyście brali udział w lidze. Liga jest otwarta dla wszystkich. Wystarczy mieć Game Pass Ultimate. No może przyciąć, jak widać. I pada, ale warto zagrać, moim zdaniem. Nawet bez spinaczki. Nie, no, ale można grać jakby na tym, nie też. A nie, oczywiście, można grać na kompie, można grać na konsoli. Xbox Series S kosztuje tam na Oleksie 700, można grać. Także... Ogólnie fajna liga, Forza Motorsport Polska, jeszcze raz tak jak mówiliśmy, mega fajnie zorganizowana ekipa, przyjaźni ludzie, tacy wyjątkowo przyjaźni jak na Sim Racing, także tak to. Kolega ciągle przycina, no tak, to prawda, właśnie musimy coś na to poradzić, moim zdaniem ma jakieś ustawienie mikrofonu zrobione, co gasi mikrofon. Ciekawe, bo nie zmieniałem od poprzedniego streama. Żeby tak, wiesz, słuchać po prostu tak, jakby ci się gasił i dopiero aktywował, jak usłyszy głos. Przez to są takie zrywki. A no, co jakiś czas właśnie. Popracujemy nad tym. Dzisiaj tak był krok do przodu, bo Jarek słyszał Discorda chłopaków z Forcy Motorsport, więc byliśmy do przodu. Na następny stream może odpalimy moją kamerę. O, byście zobaczyli, jak wygląda Jarek. Nic szczególnego, ale zawsze nowość. Nie wiem, czy nam to przysporzy fanów. Ale może fanki. No dobra, trzymajcie się. Dzięki wielkie za streamka i ten. I się słyszymy. Widzimy. A, jeszcze mam w ogóle ogłoszenie parafialne jedno, bo jest kwiecień. A, pewnie jak nie wiecie, albo wiecie, w kwietniu powstał kanał Cloud Gaming Polska. Kwiecień, tak, plecień. Wciąż przypada. Więc będzie w tym miesiącu stream urodzinowy. Trzecie urodziny kanału. Także zrobimy jakieś prezenciki, rozdawanie kodów. Kto wie, zobaczymy, na co budżet pozwoli. No. Mam nadzieję, że na więcej niż twoje umiejętności jazdy dzisiaj. Bang! Nie obiecuję. No, to dzięki wielkie. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Pograjcie sobie trochę. Cześć. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.